Crime Story. Na podcasty kryminalne zaprasza Teatr Polskiego Podcastu. Taka jakaś taka folia niebieska wystaje. Tu jeden przeciek, no i chłopaków odstrzelam jak kaczki. Kurde, pierwszy raz takie wyniki widzę. 3 lata po szkole jesteś dopiero, nie? Łys zapała do mnie, drze się, żebym wypierdalał. W Crime Story przenosimy się do roku 2003. W Polsce był to czas afery Rywina. Odmawiając odpowiedzi na pytania, chciałbym równocześnie przedstawić mój punkt widzenia na sprawę. Kontraktu na zakup F-16. To jest joystick, tu trochę się rusza, no tu steruje się samolotem. I referendum za wstąpieniem do Unii Europejskiej. Na świecie rozpoczęła się i oficjalnie zakończyła wojna USA z Irakiem. And you can know that our forces will be coming home as soon as their work is done. W Meksyku zakończono produkcję Volkswagena Garbusa. Entre aplausos y música de mariachi, Volkswagen dio por terminada la producción del Beetle. A Roman Polański dostał Oscara za pianista. The Oscar goes to Roman Polański. Tymczasem również w 2003 roku, niedaleko Zielonej Góry, pewien pies na jednym ze spacerów zaczął dziwnie szczekać. To szczekanie właśnie rozpoczęło jedno z najtrudniejszych śledztw w historii tamtejszego Centralnego Biura Śledczego Policji. Zanim jednak przeniesiemy się w okolice Zielonej Góry, ogłoszenie. Proszę o uwagę. Crime Story to, jak słyszeliście lub zaraz usłyszycie, podcast inny niż wszystkie. Bliżej nam do teatru niż do podcastowej pogadanki do mikrofonu. Taki format niestety wiąże się z kosztami. Musimy zapłacić naszym wspaniałym aktorom, wynająć studio, opłacić montażystów i dźwiękowców. Dlatego jeśli możesz sobie na to pozwolić i chcesz pomóc w rozwoju Crime Story, poprosimy o symboliczną kawę za 5, 10 lub 15 zł. Odpowiednie linki znajdziecie w opisie odcinka oraz na stronie www.crimestory.pl. To tyle ogłoszeń, a teraz przenosimy się pod Zieloną Górę, gdzie rozpoczyna się nasza historia. Komenda Zielona Góra, słucham. Proszę pana, ja chciałem powiedzieć, że na spacerze mój pies Feredo zaczął dziwnie szczekać. Słucham? No, mówię panu. Fredo nigdy się tak nie zachowywał. Stoi w jednym miejscu i szczeka. W ogóle nie reaguje, jak mu coś mówię. Panie, pan na policję się dodzwonił, a nie do weterynarza. Pan sobie ze mnie nie żartuje. A wiadomo, co w tym piachu jest. A jak tam kogoś zakopali? Tak. Oczywiście. Każdy pies szczeka na zwłoki, więc jak pies szczeka, to muszą być zwłoki. To może pan od razu po CBI zadzwoni, albo do Urzędu Ochrony Państwa. A da mi pan numer? Do UOP-u chcesz pan dzwonić, bo pies szczeka? Nie, do tego waszego CBS-u. No, mówię panu, że psa znam i wiem, kiedy dziwnie szczeka. No dobrze, proszę, niech pan sobie dzwoni. Ma pan jak zapisać? Nie, ja zapamiętam. To chwileczkę znajdę. Dobra, mam. To idzie tak. 79, 115, 40 i kierunkowy nasz, 47, nie? Tak, 79, 115, 40. Fredo! No chodź tutaj, no chodź, mówię ci. Poczekaj. Jeszcze zadzwonię tylko. Jak on mówił? 79, 115, 40. A nie. To jeszcze kierunkowy trzeba. 47 i teraz 79, 115, 40. Centralne Biuro Śledcze. Panie, ja tu jestem na spacerze z psem nad czarną strugą obok
Lubieszowa. No i ten mój pies, to on tak jakby, no on tak stanął. No i cały czas szczeka. W ogóle jakoś dziwnie się zachowuje. No, no mówię panu, i mi policjant z Zielonej to powiedział, żeby do pana zadzwonić. Policjant z Zielonej Góry panu do CBS-u kazał dzwonić, że pies szczeka? No tak, tak. A ma pan może nazwisko tego funkcjonariusza, co tak panu podpowiedział? No, nie, nazwiska nie mam, no. Ale mówię panu, że to tutaj to coś dziwnego. Fredo, mój pies, znaczy się, stanął, kopał cały czas i szczekał. W ogóle mnie nie słucha. No dobra, coś wykopał? Taka jakaś taka folia niebieska wystaje. A to w folii? A skąd mam wiedzieć? Przecież nie wyciągałem. No to może ktoś kanapki zakopał pasztetem. Panie, ja nie żartuję. To coś musi być. No, jak mi pan inaczej wytłumaczy, że stary, posłuszny pies zwariował nagle? No dobra. Przyjedziemy i sprawdzimy. Gdzie pan jest? Na plaży. Na plaży nad Czarną Strugą. Na tej, blisko tego kąpieliska w Lubieszowie. Nie no. No mówię ci, że Wisła Kraków w tym roku to idzie na mistrza. A jak dla mnie to Amika. Zobacz, jaki oni skład mają. Kryszałowicz, Dębiński, a w środku ten młody Burkhardt. A Wisła to co? Kantoro, Ucze, Żurawski, Frankowski. Nikt im nie podskoczy. A ty wiesz, co komendant mówił? Że Górnik Łęczna. Że Łęczna? Ale dlaczego? A ja wiem. Ale on chyba jakoś stamtąd jest, bo nie z Zielonej Góry. Nawet chciał się zakładać o tę Łęczną. Przyjąłeś? Nie no, co ty. Wiesz, jakby było? Gdybym wygrał, to bym musiał zapłacić. A jak on przegra, no słowa nie powie. No a przecież mu nie przypomnę. Prawda. 135-67. 135-67, zgłaszam się. Wyjechaliście już nad tę rzekę? No, za chwilę będziemy. Wyjeżdżamy już z Lubieszowa. Dobra, to kończcie tam szybko i dajcie znać, okej? Okay? Ten facet od psa się dopija i pyta, czy już wiadomo, kiedy będziecie. Telefon tylko blokuje. Dobra, wyjmiemy te kanapki z ziemi i ci przywieziemy. Będziesz wiedział, co następnym razem z takim zgłoszeniem zrobić. Taki mądry jesteś, to sam sobie tu usiądź i odbieraj. Dobra, no nie obrażaj się. Przynajmniej z Czarkiem mamy ładną wycieczkę turystyczną. Szkoda tylko, że listopad, a nie lipiec. Ale i tak jest ładnie. Jak będzie zasięg, to ci MMS-a wyślemy. Tapetę sobie na pulpicie lepiej z tego zdjęcia zrób. Dobra, czekam na sygnał bez odbioru. A swoją drogą, mnie to rozumiem. Ja dopiero 3 lata po szkole w Szczytnie. Pierwszy rok w CBS-u, ale ty... Ile ty już masz w policji? 14 rok leci. Ja z tych, co w 89 się zapisali. Wiesz, nowa formacja, odnowa, romantyzm, służby, kurwa jego mać. W CBS-u od początku, od 2000. Ja pierdolę. I po 14 latach służby do kanapek w ziemi nadkomisarza wysłano? Wiesz co, dyżur to dyżur. Kiedyś pamiętam... Jak jeszcze w Zielonej Górze na komendzie robiłem, że mnie wysłali do jakiegoś pijaczka, co spał na ławce w parku. A się okazało, że to poseł był. Nawet mi krzyczał, że on jest posłem prastarej ziemi lubuskiej. I ja nie mam prawa go budzić. I co zrobiłeś? Nic nie zrobiłem. Byłem młody. Zameldowałem dyżurnemu, ten do komendanta. Komendant na miejsce to przyjechał, kurwa, na sygnale po 3 minutach, a mnie odesłał, żebym gapiów odganiał. A jego to chyba do domu zawieźli po prostu. Ale to były inne czasy. Żadnych komórek z aparatami, żadnych filmów. Wszystkiemu dało się zaprzeczyć. No, dojeżdżamy. To chyba tu, nie? Tu. O, tam stań. Nie, dalej, żebyś drogi nie blokował. I weź saperkę z bagażnika.
są z policji? Tak! Z Centralnego Biura Śledczego. To pan dzwonił? Tak. Już idę do panów. Dzień dobry. To ja dzwoniłem. Dobrze, że panowie już są. Dzień dobry. Ten pies to nie gryzie? Frodo? Panie, on ma 14 lat i nikogo nie ugryzł. Tylko dzisiaj jakby go opętało. Ładna psina. A co to za rasa jest? Panie, to gończy estoński. Wielu je z biglami myli, ale no, gdzie biglom do gończego? No, to inna liga. No dobra. To gdzie ten worek jest? O, tam. Jak panowie przez kładkę, przez rzekę, to tam zaraz widać dół, co Frodo wykopał. No i tam ten worek wystaje. Dobra, to pan tu zostanie, trzyma tego swojego gończego, a my pójdziemy się rozejrzeć. Chodź, Karol. Niebieski! O, tu kop. Tu. Bardziej w lewo. No nie chcę tej folii za bardzo rozerwać. No nie da się tego wykopać bez rozrywania. No mówię ci, bardziej w lewo. Kop na moją odpowiedzialność. Dobra. Ty, zobacz. Co to są za kawałki? Całe w jakimś białym gównie czy czymś. No jakby kości. Ale chyba nie ludzkie. Za małe i w ogóle ich jakoś mało jest. Może ktoś psa pochował? Pewnie bigla, bo sobie gończego chciał kupić. Nie, bracie, nie, to nie pies. Nie ma szkieletu. A poza tym ludzie to psy chowają zawinięte w jego ulubiony kocyk, a nie w worek foliowy. Coś mi się tu nie podoba. Wziąłeś radio z auta? Tak. No to dawaj. 135-67 do centrali. Centrala, wracacie? Nie. Słuchaj, no, może to jest nic, ale weź mi dyżurnych techników tu przyślij. A co jest? No właśnie nie wiemy. Są jakby kości, ale no, jakieś dziwne i mało. Ja takich nie widziałem jeszcze. O kurwa, a tak się jaja robiliśmy z tego gościa. Dobra, wysyłam ekipę. Będzie u was w ciągu godziny. Dzięki. Bez odbioru. Czarek. No? Nie ruszaj już tego. Zostaw tak, jak jest. I zostań tu. Pilnuj, żeby nikt nie dotykał. Technika będzie za godzinę. A ty gdzie idziesz? No jak gdzie? Do radiowozu. Zimno tu i wieje. Przecież stać jak kołek nie będę. Ale jak? No sam mówiłeś. 3 lata po szkole jesteś dopiero, nie? No i co jest, doktorku? Wiesz co? Głupio przyznać, ale nie wiem. No zastanawiam się, czy to w ogóle kości. No ale jak nie kości, to co innego? Nie no, trzeba z tym pod szkiełko. Ile uzbieraliście? No niewiele, tyle co na szufelkę się mieści. Wyślemy do Bydgoszczy od razu. A nie bliżej do Wrocławia? Wrocław gówno ma, a nie sprzęt porządny. A tu trzeba czegoś ekstra. W Bydgoszczy jest zakład genetyki molekularnej i mówię ci, mają takie maszyny, że wszyscy im u nas zazdroszczą. Z jakichś grantów unijnych kupili. No, tam dyrektor mądry to się zakręcił dookoła tego i jest. Ale mówię ci, z jednej strony wkładasz, ona tam pisku, bzyku i po chwili wydruk wychodzi. W pół godziny masz to, na co kilka lat temu pół roku potrzebowaliśmy. No, no dobra. To wysyłaj i daj znać, jak coś od nich przyjdzie. To wszystko na dzisiaj? No nie, jest jeszcze przesyłka z Centralnego Biura Śledczego. Od nas? Z Bydgoszczy? Nie, z Zielonej Góry. To nie mogli do Wrocławia wysłać? We Wrocławiu to sobie pod lupą najwyżej mogło obejrzeć. Sam wiesz, jak jest. Wszystko, co trudne, trafia do nas. To co robimy, to teraz? Piątek jest. Późno już. Można by gdzieś razem skoczyć. A nie wykluczam, panie magistrze, nie wykluczam.
No ale chodź, Andrzej, jeszcze ten CBS zrobimy. Będziemy mieli z głowy, a oni tam podobno czekają na to mocno. Dobra. A co to w ogóle jest? A nawet ciekawe. Jakieś kawałki i nie do końca wiadomo, czy to człowiek w ogóle. O, fajnie. Daj, wsadzę to do tego naszego cuda. Zobaczymy, co zobaczymy. Coś wyszło? No, trochę tego jest. Komputer mówi, że to jest ludzki szkielet w zdegradowanej chemicznie formie. Kurde, pierwszy raz takie wyniki widzę. To przecież znaczy, że ktoś to jakimś kwasem chciał rozpuszczać. Według systemu to są fragmenty żuchwy, kości potylicznej, panewki stawu biodrowego i lewej łopatki. I tu jeszcze, widzisz? Aha. Ze względu na stopień degradacji, brak możliwości wyodrębnienia DNA. No nieźle. Czegoś takiego jeszcze nie było. Co robimy, Baśka? No te wyniki, które są, to do Zielonej Góry, a te kawałki to pakujemy i na półkę do nas. W poniedziałek jeszcze nad tym przysiądziemy. Tylko opisz to porządnie, nie tak jak ostatnio, okej? Okay? Dobra, dobra, już przepraszałem za to przecież. Proszę. Pani prokurator, można? O, pan komendant. Proszę, proszę. A co wielkie Centralne Biuro Śledcze sprowadza w progi skromnej prokuratury? No, pani Anno, no to bardziej nasz skromny zielonogórski CBŚ może być wdzięczny do stąpienia zaszczytu odwiedzin. Kurtuazja. Nowe oblicze polskiej policji. My zawsze chcieliśmy być kurtuazyjni, tylko okoliczności były niesprzyjające. No dobrze, panie nadinspektorze. Co pana do nas sprowadza? Aha. Słyszałem, że pani jest osobą prowadzącą śledztwo w sprawie tych kości. Tak, na mnie trafiło. No właśnie. Można zapalić u pani? Można, można. Tylko niech pan okno uchyli. Ach, dziękuję. No. No bo... tego... No ja mam taki pomysł. No trochę przyznaję, podpatrzyłem w policji szwedzkiej. Żeby spróbować nad sprawą, no, popracować trochę inaczej. A co to znaczy inaczej? Chodzi o to, żeby, jak to powiedzieć, żebyśmy stworzyli taki nieformalny zespół policyjno-prokuratorski do tej sprawy. Z panią w nim, a ja dam od siebie najlepszych chłopaków. Wie pani, znaczy, bo no... O Jezu. Zresztą sama pani wie, że w prokuraturze, jak wszędzie, zresztą są różni ludzie. No, a o pani to my same dobre rzeczy w CBS myślimy. No, weźmy choćby tę niedawną sprawę z tym gangiem ze Świebodzina. No. To wszyscy oficerowie nachwalić się współpracą z panią nie mogli. No. A jakie wyroki zapadły. Przecież tam 25 lat i to już prawomocnie, no. No, i właśnie dlatego ja do pani tutaj... No dobrze, panie komendancie, ale czym ta grupa miałaby się zajmować, jak działać? No, chodzi mi o to, żeby zamiast oficjalnych wytycznych i tradycyjnego zlecania czynności na piśmie, to żeby pani brała udział w takich spotkaniach, no, jak to powiedzieć, takich roboczych, no, zwykłych. No bez tej całej prokuratorskiej celebry i tak. Tak bardziej nieoficjalnie, no. Normalnie, no. Wie pan, ja czynności dochodzeniowych wykonywać nie mogę. Na interwencję też jeździć z ekipą zamiaru nie mam. No tak, ale też nie o to chodzi. To bardziej chodzi o to, żeby takie kierunkowe decyzje, najważniejsze wnioski, żeby to była, no, wspólna robota. No,
Ja widziałem u Szwedów, jak to działa i mówię pani, że to petarda jest normalnie. Jak się patrzy, jak oni się kłócą, jak spierają, jak przekonują. No. Nikt nikomu nie patrzy na rangę, za to wszyscy patrzą na sprawę. No, to się burza mózgów nazywa, nie? I o taką burzę mi chodzi właśnie. Nieoficjalnie. No oczywiście, no, nieoficjalnie, tak. My o tym rozpowiadać nie będziemy, a spotykać się też możemy w komendzie u nas, albo nawet jak pani woli, to mogę dać na to jedno z mieszkań operacyjnych naszych także. No dobrze, spróbujmy. Mieszkanie to może przesada. Myślę, że jakaś salka na uboczu u was w komendzie wystarczy. Świetnie, no bardzo się cieszę. Wie pan, ja nawet też. To kiedy zaczynamy? No, my jesteśmy gotowi. Oho, coś czuję, że pan się spodziewał, że się zgodzę. Nie wykluczałem, pani Anno. No, nie wykluczałem. Dzień dobry panom. Rozumiem, że dobrze trafiłam. O, pani prokurator. Doskonale. Zapraszamy. Dziękuję. Ładnie tu u panów w komendzie. Dawno nie byłam, wiele widzę się zmieniło. Pastelowe kolory na ścianach, tablica z kolorową kredą, jak w szkole. Brakuje tylko wystawy prac plastycznych pod tytułem Idzie jesień i kasztanowych ludzików. Wie pani, to taka specjalna farba. Krew przesłuchiwanych łatwo zmyć się daje. A skrzynkę na wybite zęby też panowie mają? Tak, w każdym pokoju. To standardowe wyposażenie w CBŚ. Muszę w prokuraturze zaproponować, bo teraz to się po ziemi walają. No dobrze, sobie pożartowaliśmy, ale rozumiem, że to nie jest niestety powód, dla którego się spotkaliśmy. No niestety. To może zaczniemy od przedstawienia się. Ja nazywam się Karol N***k, jestem oficerem śledczym CBŚ, przydzielonym do sprawy tych kości. Ze mną jest nadkomisarz Paweł K***, również CBŚ. Dzień dobry. I również w sprawie podkomisarz Cezary B***k. Dzień dobry. To my z Czarkiem zresztą byliśmy pierwsi na miejscu. Dzień dobry panom. To dla formalności, ja też. Nazywam się Anna Szymańska, jestem prokuratorem z prokuratury okręgowej, prowadząca śledztwo. Sprawie nadaliśmy w prokuraturze kryptonim Alea. Alea? Nasz prokurator okręgowy to wielki fan łaciny. Nieraz mam niestety wrażenie, że to wszystko, co ze studiów prawniczych zapamiętał. Alea to po łacinie znaczy kości. Trzymajmy się już tego kryptonimu, proszę. I jeszcze jedno. Ja nie palę. Znaczy... Staram się rzucić. Dym mi nie przeszkadza, ale mam prośbę, aby panowie nie palili równocześnie. Pokój jest jednak stosunkowo mały, okej? Jasne. No dobrze, dziękuję. No to co teraz? Taka nieformalna formuła to dla mnie i pewnie dla panów też nowość. Nie do końca wiem, od czego mamy zacząć. To może ja, bo akurat dzisiaj od rana sporo się w sprawie dzieje, a mam tu świeże raporty. Jeden to nowe ustalenia z laboratorium, a drugi od naszej techniki. Wysłaliśmy ich z łopatami na miejsce, żeby tam głębiej pokopali jeszcze niż Czarek tą saperką. Jest coś nowego? No, nawet sporo. Może najpierw technicy. To zupełnie świeże, bo przyszło dosłownie pół godziny przed naszym spotkaniem. W każdym razie kopać się opłaciło, bo znaleźliśmy 3 pociski. 2 z broni sportowej i 1 z broni ostrej. Zdaje się, że kaliber 9 mm. Tak, 9. A z laboratorium? To przyszło rano. Szczegółowa ekspertyza genetyczna wykazała, że szczątki młodej kobiety. Miała nie więcej niż 30 lat, paliła papierosy, o czym świadczą brunatne przebarwienia na szkliwie. Jeden z zębów miał centralny ubytek korony, drugi charakterystyczne wypełnienie stomatologiczne. Nie jest możliwe określenie dokładnej budowy ciała ani wzrostu kobiety. No to w zasadzie wszystko dalej, to tylko opis metodologii, nic istotnego. No to panowie, można na tej tablicy pisać? Naturalnie. A, le, a. Po lewej będę zapisywała, co wiemy na pewno, na środku, co podejrzewamy, a po prawej, co chcemy zrobić, okej? To powiedzmy sobie, co wiemy i co dalej teraz. Po pierwsze, ofiara. Kobieta przed 30.
Po drugie, przyczyna śmierci. Laboratorium nam jej nie poda, zwłok na sekcję nie ma. Do tej dziewczyny strzelało co najmniej dwóch ludzi. No raczej nikt z dwoma pistoletami nie chodzi. Jednym sportowym, a drugim zwykłym. A więc zapisujemy na środku. Zabójstwo co najmniej dwóch sprawców. A w zasadzie powinnam napisać egzekucja. Dlaczego od razu egzekucja? Proszę spojrzeć. Ktoś przyniósł folię na zwłoki, ktoś miał kwas do ich rozpuszczenia. Czyli ktoś, albo w zasadzie ktosie, bo ustaliliśmy, że było ich co najmniej dwóch, się do tego przygotował. A skoro miał broń, czy lepiej mieli broń, to możemy zaznaczyć, że to jakieś gangsterskie porachunki. Bardzo słusznie. Więc dopisuję na środek. Zorganizowana grupa przestępcza. Myślnik. Porachunki. Ja bym zaczął od sprawdzenia, czy ktoś czegoś nie widział. Lubieszów to mała wieś, wszyscy się znają. Można rozpytać, kogo się da. Jeśli w okolicy kręcili się obcy, miejscowi powinni to zauważyć. Bardzo dobry pomysł. To mamy w końcu co zapisać po prawej. Przepytanie okolicznych mieszkańców. To ja to na siebie wezmę. Okej. Okay. A mnie jeszcze coś przyszło do głowy. Jeśli mamy rację, że to gangsterka się strzelała, to mi ta dziewczyna tu nie pasuje. Ja nie słyszałem jeszcze i założę się, że Karol i Czarek też nie słyszeli, żeby jakaś młoda dziewczyna zrobiła tu, w lubuskim świecie, przestępczym karierę. No sami wiecie, jak jest. Może i wszystkiego o nich nie wiemy, ale też nie jest tak, że zupełnie nic. Gdyby tam wyrosła jakaś nowa persona, a już na pewno dziewczyna, to byśmy o tym wiedzieli. Jakieś operacyjne ustalenia byśmy mieli. Co myślisz? No, albo to córka była kogoś ważniejszego, albo dziewczyna. Bardzo słusznie. Zapisuję więc na środek. Jak to nazwać? Osoba poboczna? Niech będzie. Osoba poboczna. A na prawo niech pani prokurator wpisze jeszcze kartoteka. Teraz, jak wiadomo, że to młoda kobieta, to może warto też sprawdzić w kartotece zaginięcia. Matko święta, oczywiście, ma pan rację. Przecież od tego zacząć prawie musimy. To ja się tym z Karolem zajmę. Mamy teraz nowy system za unijną kasę w komendzie. Powinno się udać raz, dwa. No to świetnie. Myślę, że jak na jeden dzień mamy naprawdę całkiem dużo. Czy ten pokój jest tylko do naszej dyspozycji? No tak. No tak. Komendant powiedział, że jest tylko dla nas. To w takim wypadku ja tego nie ścieram. Niech zostanie do naszego następnego spotkania. Dzisiaj jest wtorek. To co? Może za tydzień? Okej, tak. Powinniśmy coś już więcej wiedzieć. Czyli nic pani nie widziała? Nie, pani. Nic tu się nie dzieje. No nic. Dziękuję pani. No z Bogiem, z Bogiem. Halo, Karol? Cześć. No jak ci z tymi miejscowymi idzie? No tak jak przypuszczałem. Nikt nic nie widział, nikt nic nie wie. Jeszcze jedna chata mi została i wracam. Dobra, to wracaj tu do nas do archiwum. Komputery, serwery. I tak pełna papierów do przejrzenia. Dobra, niedługo powinienem tu skończyć. Na razie. Dzień dobry panu. Można za furtkę? Jestem z policji. Pan wejdzie, tak, pan wejdzie. Dzień dobry panu. Podkomisarz Cezary B***. Mogę chwilę zająć? Pan do mnie sprawę ma? Wie pan,
Prowadzimy taką sprawę, która ma związek z podejrzeniem zabójstwa. Nie wiem, czy pan wie, ale tu, przy Czarnej Strudze, niedawno zwłoki odnaleziono. Panie, to... Wszyscy tu wiemy, to był sito widziało, jak tam kopiecie, no. No właśnie. I dlatego pytam tu wszystkich mieszkańców, czy może nie kojarzą czegoś dziwnego? Coś się działo w okolicy? No, ale kiedy to było? No widzi pan, tu jest problem właśnie. Jeszcze nie ustaliliśmy dokładnie, kiedy to zabójstwo miało miejsce, więc trudno mi powiedzieć. O, no to wie pan, to tam... Może coś tam było, no. Tak? No to tak, za 3 lata już byłoby. Ja to byłem na grzybach, tylko rzeki, co chodziłem i zbieram. Tam taki zagajnik i kani w chuj. No, w chuj normalnie panu, panie. Tyleś pan nie widział w życiu, no. Mhm. No i tam koło tej kładki to samochód stał, ale to... Kurwa, pani, co to za samochód był? To jest czarny, błyszczący BMW, te szyby jeszcze takie całe przyciemnione, to... No tak stanąłem, patrzę, mówię, o kurwa, no to jest fura, nie? No i sobie pani wyobraź teraz, no, nagle się ta szyba opuszcza, no. I ten... Kurwa... Kurwa, ten łys, co pała do mnie, drze się, żebym wypierdalał. Rozumiesz pan, to u mnie we wsi to, żebym ja wypierdalał z tego, ze swojej wsi, no. I co było dalej? No nic. No jak to co? Przecież nie ruszyłem się, no to jestem u siebie, nie? No co, no to tych trzech tam drgasów wyszło z tego auta. Złote kajdany, same łysole, takie tam, panie, nieprzyjemne typki. No i to, że jak wysiedli, no to co, ja tam wróciłem do swoich zajęć, no. Poznałby ich pan? Nie, gdzie tam, panie, to dawno było i to jeszcze daleko stali, to... Zresztą, kurwa, to każdy łysy to jak jeden chuj tam, nie ma opcji, nie. Cześć. O, jesteś wreszcie. Coś masz? Niby coś, ale jakby nic. 3 wielkie karki w BMW kazały dosłownie wypierdalać miejscowemu rolnikowi znad rzeki kilka lat temu. Niedaleko miejsca, gdzie te kości znaleźliśmy. Facet gości nie rozpozna, rejestracji nie pamięta, ale jakoś to się w naszą teorię wpisuje. Okej. A co tutaj? Siedzimy 4. godzinę. Z ostatnich 2 lat to poszło szybko. To w komputerze, znaczy szybko poszło, ale nic nie wyszło. A teraz te wcześniejsze to ręcznie szukamy po kartotece. Ale co szukacie? I co tu tak gorąco macie? Okno uchylę, przecież to upiec się można tu i uwędzić. Pamiętacie, co pani prokurator mówiła? Palimy pojedynczo. Stary, ty wiesz, ile jest zgłoszeń o zaginięciu w Polsce rocznie? 15 kurwa tysięcy ludzi. Rocznie. A my nie wiemy nawet, kiedy ta dziewczyna została zastrzelona. Może rok temu, a może 10, kurwa mać. No to z Pawłem wymyśliliśmy, że sprawdzimy tylko te, które paliły papierosy. Ale kurwa, jak na złość, większość zaginionych to palaczki. No to później, że tylko te z naszego województwa. I znów, kurwa, za dużo. Tylko z ostatnich 8 lat wychodzi nam kilka tysięcy osób. No to teraz sprawdzamy, ile z nich miało u nas wcześniej kartotekę. Jaką kartotekę? No, jakąkolwiek. Sprawdzamy, czy przed zaginięciem miała jakieś kontakty z półświadkiem, no, cokolwiek. Nawet czy w odwiedziny do więzienia chodziła. I co? I Czaruś siada, kurwa, przy tym biureczku. Tu ma stosik papierów i czyta. Jak nic nie ma, odkłada. A jak jest, krzyczy jest. Na razie nie mamy nic. Dobra, dawaj. A zobaczycie, że znajdę. Mm.
ostatnia. Nic. Zero. U nas to samo. Wierzyć się nie chcę, ale w ostatnich latach dosłownie nikt w całym Lubuskim nie zgłosił zaginięcia młodej kobiety, którą w jakiś sposób można połączyć z mafią. Co robimy? No dziś już idziemy spać, panie podkomisarzu. Która jest? Po pierwszej. No nic już nie wymyślimy. Jutro mamy spotkanie z tą prokurator. No zobaczymy. A, Karol, widziałeś Amikę z Wisłą? Fajny mecz, nie? Raz do roku, ślepej kurze. Zobaczysz na wiosnę. Panowie, prosiłam, żeby palić pojedynczo. Pan kiedyś spróbuje rzucić, panie komisarzu. Zobaczy pan, czy to tak łatwo wytrzymać, jak wszyscy naraz palą. Przepraszam. Myślałem, że Czarek już zgasił. Gdzie stanęliśmy? Pani prokurator skreśliła z tablicy sprawdzanie w kartotece i przesłuchanie mieszkańców. A, właśnie. Czyli rozumiem, że utrzymujemy nasze podejrzenie, że to porachunki mafijne, a ofiara mogła być jakoś z tym związana. No jakoś trudno mi uwierzyć, żeby ci chłopcy tam na grzyby pojechali. Tak. I byli zazdrośni o miejscówkę, więc kazali temu rolnikowi wypierdalać. Pytanie, co robimy dalej? Jakieś pomysły? No, my mamy jeden. Ale to taki z grubej rury. Mianowicie? Od komendanta dostałem zgodę, żeby pani powiedzieć. Otóż jest tak, że my tu u nas mamy kilku funkcjonariuszy, co pod przykryciem w gangach siedzą. Oczywiście nie do naszej sprawy, tylko do innych. Do jakich i kim oni są, tego ja pani powiedzieć, no niestety nie mogę. Na to potrzeba zgody pani szefa, czyli prokuratora okręgowego. Zresztą w całej prokuraturze tylko on i jeden jeszcze prokurator wiedzą o nich, a i u nas tylko garstka funkcjonariuszy. Mamy nadzieję, że pani rozumie. Tu jeden przeciek, no i chłopaków odstrzelą jak kaczki. Ale nie rozumiem, jaki to ma związek z naszą sprawą. No, jeśli, powtarzam, jeśli będzie zgoda z prokuratury, czyli od pani szefa, żeby pani miała dostęp do tych informacji, to wtedy moglibyśmy im zlecić, żeby operacyjnie spróbowali ustalić, czy ktoś z półświatka nie zniknął jakoś w ostatnich latach. Wie pani, był, a już go nie ma. Bo jak zakładam, że jeśli komuś żonę czy dziewczynę ubili, to pewnie jego też. Rozumiem. Już się cieszę na tę rozmowę z prokuratorem. Ale spróbuję, oczywiście, że spróbuję. Na tym kończymy pierwszą część tej historii. Na kolejną zapraszam do waszych serwisów podcastowych. Crime Story znajdziecie również w mediach społecznościowych. Jesteśmy na Instagramie i Facebooku. Możecie nas polubić, dać łapkę w górę i zostawić komentarz. Zapewniam, że każdy z komentarzy jest bardzo czytany, a wszystkie miłe są bardzo lubiane. A na koniec tradycyjnie ogłoszenie. Proszę o uwagę. Crime Story to, jak słyszeliście lub zaraz usłyszycie, podcast inny niż wszystkie. Bliżej nam do teatru niż do podcastowej pogadanki do mikrofonu. Taki format niestety wiąże się z kosztami. Musimy zapłacić naszym wspaniałym aktorom, wynająć studio, opłacić montażystów i dźwiękowców. Dlatego, jeśli możesz sobie na to pozwolić i chcesz pomóc w rozwoju Crime Story, poprosimy o symboliczną kawę za 5, 10 lub 15 zł. Odpowiednie linki znajdziecie w opisie odcinka oraz na stronie www.crimestory.pl. Crime Story. Na podcasty kryminalne zaprasza Teatr Polskiego Podcastu.